Hej, siemanko, tu Miazga 16, witam was w kolejnym odcinku z testowania piw na kanale. Dzisiaj piwem testowanym jest Hardmade Yuzu Crush 4,5%. Dobra, otwieramy piwko. Lecimy. Zapach ciekawy, to jest chyba jakaś tak, cytryna. Yuzu, Citrus Yumos, to jest chyba skórka z cytryny, tak mi się wydaje. Nie wiem co to jest, nie wiem co to jest yuzu. Ale chyba skórka z cytryny, bo ogólnie tak jak barman robi drinka, to zest to jest ogólnie skórka z cytryny. Albo w ogóle z jakiegoś cytrusa i właśnie to jest chyba to yuzu cała. Tak myślę, że to jest, ale pewnie nie mam racji. Dobre kwaskowate piwo. Dobre na pobudzenie takie kwaśne. Nie, tu może być cukru właśnie. Na 100 ml mamy 45 kilokalorii. A, zagadniki odżywcze będą tam, ale... No to się nie dowiemy, ile to jest cukru. Nie chcę się wchodzić na tę stronę, żeby patrzeć, ile to jest cukru, ale strzelam, że pewnie około 10 gram. Piwo spoko. No jak mówiłem, dobre na orzeźwienie, orzeźwiające to piwo jest. Na kacu to nie wiem, czy by pomogło, bo to jest 4,5%, ale myślę, że na pewno trochę by złagodziło kaca to piwo. Wystawiam to na te 5 na 10. Bardzo mi to piwo smakuje. Jednak wolałbym jakby tutaj w ty... była, nie wiem, jeszcze limonka dodatkowo, żeby było to piwo trochę bardziej kwaskowate. Z limonka, cytryna i yuzu to byłoby coś znacznie lepszego, ale piwo jest dobre, smaczne. Polecam tego browara. Że wielkie dzięki za oglądanie recenzji tego piwa. Zapraszam was także na poprzednie filmy. Na następne, hej siemanko, to Miazga 16. Zapraszam was także do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem lajkowania filmów, udostępniania tych filmów znajomym. Zapraszam na kolejne, na następne filmy. Hej siemanko, to Miazga 16. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.